Porano ścięło łosu, bez 2 tydnie będziesz nupać w koklowickiej ziemi za śladami najstarszego zabytku rudy śląskiej. Je to średniowieczny grudek, walkerem na razie wiadomo, dość mało. Była to budowla obronna, otoczona drewnianą palisadą. Na jej najwyższym punkcie stała wieża drewniana konstrukcji zrębowej. Dzisiejsze badania archeologiczne mają dopowiedzieć te rzeczy, których jeszcze nie wiemy. Podczas tego sezonu staramy się ustalić zasięg wieży mieszkalnej, która znajdowała się tutaj niegdyś. No, zasięg pracy jest dosyć mały, zatem liczymy na szczęście. Udało nam się w tej chwili w jednym wykopie prawdopodobnie uchwycić jedną ze ścian wieży mieszkalnej. W tej chwili jesteśmy na takim poziomie, że nie jest to pewne, aczkolwiek liczymy się, że będzie tak jak zakładamy, właśnie, że będzie to budynek mieszkalny tutaj arborycerski, tudzież książęcy, gdzieś są to spekulacje w tej kwestii. Oczekiwania są bardzo duże, a na pewno szczęście jest tutaj bardzo potrzebne. Przy robocie pomagają wolontariusze w rozmaitym wieku. Łączy ich jedno, historia Górnego Śląska. Jestem studentką pierwszego roku historii, no i stwierdziłam, że to jest jakieś nowe doświadczenie. A archeologia zawsze gdzieś tam była moją pasją. Przesiewamy materiał wydobyty z wykopu. A więc sprawdzamy, czy jest ceramika, czy są żużle, oczywiście nie ma żużli, ale jest polepa. I czy są elementy metalowe, jakie elementy metalowe. Mamy nadzieję, że nie przeoczymy niczego, robiąc to bardzo dokładnie. Kopanie trwa niedługo, a już udało się znaleźć pora grywnych kwantów. Mamy gwoździe różnych rozmiarów, różnych kształtów. Są to gwoździe kute, ceramika kuchenna. I tu mamy znalezisko, które udało się znaleźć w fosie grodziska. Jest to odważnik ołowiany. Na profilu wzdłużnym można dostrzec miejsce, dokąd sięgała pierwotnie fosa. Tutaj. A dole już mamy namuliska, które przechodzą pod stożkiem. Tutaj mamy skos pierwotnie, jak zalegał stożek, i namuliska. Na wieczór miast swaczynie wóżdź i łos prowianieło następnych dniach poszukiwań. No jest to rzeczywiście ciekawe doświadczenie, też przede wszystkim z punktu widzenia studenta historii, że można z tymi przedmiotami historycznymi się zetknąć już tak rzeczywiście w praktyce. No i mimo jakiegoś tam zmęczenia, to rzeczywiście warto się tym zajmować i warto poświęcić temu trochę czasu. Nad robotą czuwają dr Jacek Pierzak, wojewódzki konserwator zabytków do spraw archeologii, a i profesor Antoni Barciak ze Uniwersytetu Śląskiego. Oczywiście, że jest sens, bo przecież można badać kulturę, przez to się bada kulturę. Co tam znajdziemy, co tam wykopiemy, jaka była kultura, co się stało. Wykopaliska zetrwają do 19 lipca. Domy znać, co nowego z Kiżnich my się dowiedzieli.